Szanowny Panie Marszałku, Panie i Panowie Posłowie, Panowie Ministrowie. Europejski pokój, a nie konflikt. Ta filozofia, którą w dniu dzisiejszym przedstawił Pan Premier, jest i mi osobiście, mojej formacji bardzo bliska. Ale mamy także pełną świadomość, że występuje wiele słabości w tym, co nazywamy wspólną polityką bezpieczeństwa i obrony. Mówiliśmy na ten temat w czasie naszej prezydencji i to był jeden z naszych priorytetów. I jednocześnie zauważamy, że relacje pomiędzy Unią Europejską a NATO są, powiem najdelikatniej, pan minister to wie, nie najlepsze. Że nie wspomnę o osobistych relacjach wysokiej komisarz i sekretarza generalnego, ale mówię przede wszystkim o potrzebie wykorzystania potencjału obronnego. Ten potencjał i możliwości nie są wykorzystywane. Bardzo ważne jest to, abyśmy potrafili wykorzystywać to, co stało się naszym priorytetem w deklaracjach, pooling and sharing, wykorzystanie wspólnych możliwości, wspólnych zdolności. I moje pytanie kieruję i do pana premiera, i do pana ministra, jakie są efekty pooling and sharing? Jakie są wspólne programy działania, które polepszają, poprawiają europejskie bezpieczeństwo, także w relacjach Unia Europejska-Rosja. Dziękuję.